dzisiejszym odcinku Żarłok TV zmierzamy w korkach do krakowskiej pizzerii neapolitańskiej, która serwuje pizzę w stylu canotto, czyli ponton. Jak to będzie wyglądać? Już za chwilę, kiedy wyjedziemy z korków, bo pizzeria jest 1,5 km przede mną, a Google pokazuje, że będziemy jechać ten jakieś 48 lat, kuźwa. Złote za pudełko na wynos. Bufala Margarita 27 zł, a na wynos 2-złotowe pudełko bez nadruku. Te brzegi są bardzo grube, bardzo wyrośnięte, delikatne, a kiedy je nacisnąć, to one już nie mają siły powrócić. Tak są subtelnymi brzegami. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. 4 listki bazylii. Zawsze sobie wyobrażam, że jak otworzę, to będzie więcej tej bazylii. Kuźwa, dawajcie tej bazylii, tak kuźwa. Wsypnijcie tej bazylii, bo w sumie nie poczułem bazylii. I to jest obiektywny minus. Te 4 plasterki bazylii, no ale to jest taki minus, wiecie, no taki, żeby się doczepić. Piec, jakiego używają, jest firmy Moretti. A ustawiony był na 457 stopni, jeśli dobrze zauważyłem. To są piece, które dochodzą do 500 stopni, a nawet pewnie i więcej. Skupmy się najpierw na sosie pomidorowym, który tutaj jest. Ten sos pomidorowy jest bardzo delikatny. Tak jakby nie był ani przesłodzony, ani przekwaśniony w żadnym kierunku. Bardzo delikatny. Delikatny, nie narzucający się ten sos. Zobaczmy spód, jak to jest od spodu wypalone. Ciasto jest przeźroczyste. No tutaj jest... Widzę światło przez tą pizzę. Na górze pizzy jest tylko jedna taka mocna przypalenizna, jeden wielki taki bąbel, którego to bąbla zaraz skonsumuję i powiem wam, jak ta spalenizna smakuje. Delikatna goryczka, spokojnie do zjedzenia, ubarwia smak. Pizza jedzona jest 1,5 minuty od podania. Aczkolwiek możecie zaparkować naprzeciwko numero uno. Za tymi chaszczami jest parking. Musicie zobaczyć tutaj jeden detal. W miejscu, w którym sos pomidorowy łączy się nawet nie tyle co z bufalą, ale z sokiem, jaki ona wypuszcza, z tą serwatką być może, tworzy nam się kolor różowy. I jest to najsmaczniejsze miejsce w tej pizzy. To jest najsmaczniejszy moment, jaki numero uno ma nam do zaoferowania. Na drugim miejscu mamy to, co muszę powiedzieć, że jest dupa tak zwana, a mówiąc delikatniej, jest pupa, a precyzyjniej pupa niemowlęcia. Jest efekt, po prostu jakby się jadło pupę niemowlęcia. Te brzegi są takie, nie mówiąc już o środku tego. Puszyste, drożdżowe ciasto. Ciasto pizzy zdecydowanie nie jest przesolone, co w tej kompozycji podstawowej czuć, a co daje możliwości na inne produkty, inne dodatki. Jeżeli tutaj położymy, to one będą mogły spokojnie wybrzmieć. Dlatego przy margaricie ktoś, kto lubi przesolić albo nie daj Boże domagować pizzę neapolitańską, bo o takich sytuacjach też słyszałem, to będzie dla niego to za mało słone. Być może. Dla mnie jest ok. Zastanawiam się nad mlecznością samej tej mozzarelli bufala, czyli z mleka bawolic, i nie rozsądzę, czy to jest odpowiednio mleczne, czy nie. Musiałbym spróbować samej. Nie jestem w stanie, nie wiem czemu. Rodzi się u mnie jakieś takie pytanie, czy ona jest rzeczywiście tak bardzo delikatna, jak oczekuję po bufalli, czy może to kwestia burraty, która jest jeszcze inna i przysłania mi z tyłu głowy to, co jem. Ale to jest nie wina tego sera, tylko bardziej właśnie tego, że no, jak zakochasz się w buracie, to potem już bez niej życie nie smakuje.
tak dobrze, ale ta pizza smakuje bardzo dobrze. To jest margarita, od której mogłoby się wielu uczyć. Właściwie na poziomie neapolitańskiej pizzy jest to bardzo dobre. Nie mam się do czego przyczepić. Potrzeba by tutaj większego specjalisty. Nie było przepaleń, nie było tak zwanej tygrysiej skóry. Jedno przepalenie w jednym miejscu nadaje charakteru. Goryczka jest w punkt. To jest dobre, to się je ze smakiem. Moja końcowa ocena tej pizzy jest pozytywna i należałoby tutaj wrócić po kolejne placki. Żarłok TV. Jednakże muszę się wypowiedzieć w kwestii stylu canotto, ponton. Pierwszy raz zajadam pizzę w tym stylu. Jeżeli w Krakowie są inne lokalizacje, to dajcie znać. Być może numero uno nazwę swoją bierze stąd, że w Krakowie jako pierwsi serwują canotto. Czym to jest? Otóż jest to jakby zhiperbolizowany styl pizzy neapolitańskiej, która w środku jest cienka, niczym bibułka, prawie że przeźroczysta przez szybę, przez światło, a brzegi są puszyste. Ktoś wpadł, żeby jeszcze powiększyć ilość tych brzegów, jeszcze bardziej je upiec, wypiec, wypuszyścić, właśnie tak jakbyśmy upolowali niemowlaka i wokół niego rozłożyli dobra, pomijmy te niemowlęcia, to właśnie trzeba przyznać, że ten styl pokazuje kunszt kucharza, pizzaiolo, a może właściciela pizzerii, który wyłożył kasę, zrobił szkolenie i canotto, no problem. Oczywiście pochylam głowę przed umiejętnościami pizzaiolo, ale dla mnie w sumie to nie jest jakiś taki super, hiper, ekstra efekt, żeby zachwycać się. Gdyby ci goście zrobili pizzę z mniejszymi brzegami, dla mnie nie byłoby zbyt wielkiej różnicy. Dlatego jest to bajer. A wszyscy ci, którzy potrafią zrobić bajer, to ja domniemuję, że oni również potrafią zrobić pizzę w stylu neapolitańskim bez tego bajera. Ale mają fantazję i robią ponton. Dlatego ja jedyne, co mogę zrobić, to polecić pizzerię numero uno. Ale czy to będzie pizzeria numero uno, która serwuje pizze neapolitańskie, to dajcie mi znać o tym w komentarzach. Ja nie podejmuję się na razie robić rankingu, bo to bardzo trudne. A ta pizza bardzo mi smakowała. I teraz czekam, aż przyjdą ci ludzie, którzy powiedzą: nie, czego oczekujesz po margaricie? Właśnie tego, co po margaricie oczekuję, dostałem. Kończymy!